Żywoty świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok. Piotr Skarga. Żywot świętego Gordiusza Męczennika, wypisany od Bazyliusza Wielkiego w kazaniu na jego święto. Homilia Unde Vicesima. Niegdzie skrócony, niegdzie słowo od słowa położony. Umęczony za Licyniusza około roku pańskiego 319. Jako pszczoły za wodzem idą, tak wy teraz, bracia najmilszy, za męczennikiem świętym miasta tego naszego, słodki miód chwały Bożej w nim znosząc, a w jego się w wielkiej cnocie kochając, do kościołaście się zbiegli. Gdyż wtedy dzień ten tego męczennika nas upomina, pocznijmy i my, jako możem, o jego sławnych dziejach mówić. Bo to jest rzecz Bogu miła, a wam ludu jego wdzięczna. Przetoż mędrzec mówi, gdy sprawiedliwego chwalą, lud się uwesela. Nie iżby się słowy krasomówskiemi około ich świętych spraw wydważać mędrzec kazał, bo tego potrzeba nie jest. Ale to mówi, iż się lud duchowny uwesela, gdy tyle po prostu o ich świętych sprawach słyszy. Z tego bowiem żywota ich ku naśladowaniu się pobudza, gdy prosta powieść o tych, którzy w wierze świętej kwitnęli, światłość niejaką sługom Bożym podaje i drogę do cnoty ukazuje. Przetoż, gdy słyszę w Piśmie Świętym o Mojżeszu i o jego łaskawości i cichości, w której się nasze przyrodzenie kocha, wnętrze się ku naśladowaniu zapalamy. Gdy o Józefie słyszę, jego czystość mieć pragniemy. Gdy o Samsonie, jego męstwa uczestniki być chcemy. Gdy tedy tych żywot wypowiadamy, którzy pobożnie żyli, Pana Boga w jego sługach uwielbiamy. K temu, gdy ludzie sprawiedliwe wychwalamy, to o nich świadcząc, co wiemy, lud Boży takim słuchaniem o ich świętych sprawach uweselamy i więcej dla nas samych wznawiamy ich pamiątkę. Bo oni słów naszych ozdobności nie potrzebują, a my o ich żywocie powieści dla naszego pożytku i naśladowania potrzebujemy. A jako z ognia przyrodzona wychodzi jasność i z drogiego olejku wonność, tak z wspominania świętych wychodzi nam wszystkim pożytek, a wiele nam na tym, abyśmy ich sprawy statecznie i doskonale pamiętali. Bo jako malarze, gdy obraz z obrazu malują, a żywej twarzy nie widzą, od samej rzeczy istnej prędko odstępują, tak i my, gdyśmy sami na to nie patrzali, starać się mamy, abyśmy tę prawdę, powieść, która nam jest podana, bez uszczypku i zupełnie mieli. Był ten męczennik Gordius błogosławiony, sąsiad nasz cezarejski. Iż nie dziw jest, iżeśmy tak ku niemu skłonni, bo on jest domowa nasza sława. Jako z drzewa, które dobre jabłka rodzi, ziemia, która ono drzewo uchowa, zalecenie ma, tak nasze miasto, w którym ten męczennik urodzony jest, z takiego drzewa ma sławę męczeńską. Był ten Gordius stanu żołnierskiego, w którym nie będąc pośrednim, nad stem żołnierzów miał poruczeństwo. Czasu onego, okrutnik on panował, który takie nieludzkie wyroki dawał, Kościół Boży chcąc zgubić, aby nikt się Chrystusowi nie kłaniał, a kto by inaczej czynił, aby gardło tracił. Stawiano bałwany kamienne i drzewiane, aby je każdy pod gardłem za bogi znał, a im cześć boską oddawał. Wszystko miasto było strwożone i taką nowiną przestraszone. Domy chrześcijańskie wojowano, majątności niewinnym łupiono, wiernych, a uczciwych ludzi ciała katowie siekali. Panie zacne po ulicach włóczono. Nie było lutości nad młodymi, ani wstydu nad starymi. Niewinni cni ludzie złodziejskie i łoterskie męki cierpieli. Wieże i ciemnice pełne.
a domy bogate i sławne puste były. Lasy, góry i pustynie ludem Bożym napełnione były. Tylo przetę jedną winę, iż Chrystusa za Boga mieli. Wydawał syn ojca, a ojciec na syna żałował. Brat się nad bratem pastwił i niewolnik się z pana swego urągał. Tak bardzo od szatana zwiedzieni ludzie byli, jako owi, co w ciemności chodząc, nie widzą, co czynią. A nadto domy modlitwy ręce niezbożnych gwałciły. Ołtarze prześwięte przewracano, nie było żadnej ofiary ani kadzenia, na służbę Bożą miejsca żadnego nie było. Wszystko był smutek, jako mgła szeroka opanował. Zebrania kapłańskie rozpędzone były, wszytek święty zbór onej się porażki bał. A diabli się weselili i krwią, a smrodem ich ofiar wszystkie miejsca zarażone były. Na to patrząc ten setnik Gordius mężny, porzucił pas i dostojność żołnierską i szedł na dobrowolne wygnanie, uchodząc takiej nędze. Opuścił przyjaciele, rozkoszy i inne kochania ludzkie, a na pustynię głęboką się udał. Wolał z bestiami, aniżli między sprośnymi bałwany i bałwochwalcy mieszkać. Uczynił to jako Heliasz, który widząc sydońską onę niezbożność, a ona się co dalej tym więcej szerzyła, wolał w jaskini góry Choreb przebyć, a Boga w niej szukać, ludzkiego się oka strzegąc. I widział Pana Boga, tak jako można było człowieku widzieć. Taki Gordius, wszystkie porzuciwszy one miejskie mieszaniny, prawne wołania, urzędów zabiegania, hardość sądowych stolic, obmowy przedania, kupowania, kłamania, przysięgania, błazny, śmieszki i inne takie ludzie, jakimi więc wielkie miasta napełnione bywają, na pustynię poszedł i oczy swoje, uszy i serce od grzechu przeczyściwszy, wolno na Boga w bogomyślnym zabawieniu patrzeć chciał. I tam się wielkich tajemnic nauczył, nie od ludzi, ale od ducha prawdy, onego wielkiego nauczyciela. Rozmyślał sobie, jako jest omylny żywot ludzki, a snowi i obłudzie podobny, do górnego się onego powołania zapalając. A jako mężny Chrystusów żołnierz, gdy się posty niespanim, czucim, modlitwami i boskim ćwiczeniem opatrzył i ku boju przygotował, czekał dnia onego, na który wszystko się miasto schodziło, na jezdne i konne igrzyska, gdy poganie Marsowi, panu wojen, cześć wyrządzali. Tego dnia każdy na one okazowania patrzeć chciał, i Żydowin, i poganin, i chrześcijanie, którzy niedbale żyli i w onym zborze próżności siedzieli, nie strzegąc się schadzek z ludźmi niezbożnymi, ale na biegi one końskie i wozy i woźnice patrzyli. Gdy już wszyscy tak zasiedli, onym się widokom przypatrując, tedy mężny i wielkiego serca żołnierz Gordius, nie myśląc o tym, jako w ręce nieprzyjacielskie wpaść miał, z pustyni onej przybieżał i we środku onego zgromadzenia stanąwszy, spełnił pismo, iż sprawiedliwy jako lew śmiały jest. Krzyknął głosem wielkim one pisma słowa, owom ja należion od tych, którzy mnie nie szukali, dając znać, iż nie przymuszony, ale dobrowolnie na ono miejsce przyszedł. W tym Pana Zbawiciela naszego naśladując, który się w ciemnej nocy swym nieprzyjaciołom objawił. Wnet tedy za onym wołaniem wszystkich na się oczy obrócił i prawie wszystkie zastraszył. Bo mieszkając długo w górach, zgrubiał był srodze, stargane i rozczochrane włosy, zarosłą brodę, suknią zdrapaną, a prawie zgniłą, ciało wyschłe mając, sam się biesagami przepasawszy, kijem się wspierał. Gdy go poznali wszyscy, bo był człowiekiem znacznym przed tym u wszystkich, wnetże poganie i chrześcijanie wrzask uczynili.
Jedni się przez takiego i tak mężnego towarzysza radowali, drudzy, którym jest prawda brzydka, na sędziego, aby go skarał, wołali. I stał się rozruch taki, iż żaden już na konie ani na owe wozy okazowane nie patrzył. Wszyscy na Gordiusza patrzeć i jemu się dziwować chcieli. A gdy milczeć przez woźnych kazano, sam Gordius przywiedziony przed stolicę sędziego rzecz swoją sprawował. Gdy go spytano, ktoś jest, powiedział imię, ojczyznę i wszystko dostojeństwo swoje i dlaczego był zbiegł na pustynią. Teraz, powiada, wracam się tu, jawnie znać dając, iż ja o twoje wyroki przeciw Chrystusowi nic nie dbam, ale Jezusa Chrystusa nadzieję moją i obronę moją wyznawam. A gdym słyszał, prawi, iż w okrucieństwie, którym chrześcijany męczysz, pierwsze miejsce masz, na twojem ręce i na ten czas trafić chciał, abych k temu przyszedł, czego pragnął. Tymi słowy rozgniewany na sługi zawołał sędzia. Przynieście bicze, osęki, piłki, grzebienie, pale i wszystkie do męczenia naczynia. Ogień, bestie i żelaza nagotujcie. Zły ten człowiek niejednej śmierci godzien jest. Rzecze Gordius. I owszem, utrata by to moja była, rychło umrzeć, a tej rozmaitości mąki cierpienia dla mego Jezusa nie skosztować. Porwany tedy święty męczennik, onemi wszytkiemi morderstwy ciągniony, bity, pieczony, targany był. Ale nic świętej myśli swej nie spuszczając, w niebo oczy podnosił, a wołał. Pan mój jest pomocnik, a co mi uczynić człowiek może? Złego się bać nie będę, boś ty, Panie, ze mną jest. Sam jeszcze katy one pobudzał, mówiąc, targajcie, sieczcie, pieczcie, czyńcie, co chcecie, mojej mi nadzieje nie wydrzecie. Im więcej mąk mieć będę, tym większą zapłatę wezmę. Nieszczęście świeckie wiecznego mi szczęścia i rozkoszy przyczynia. Rany te czasu zmartwychwstania będą mi ozdobą moją. Ta wzgarda świecka i doczesna sławą mi się wieczną nagrodzi. Gdy tak przekonany być nie mógł, inny obyczaj sędzia nalazł. To jest obietnice i świeckie dobra, które mi jego myśl przełomić chciał. Lecz się z tego śmiał Gordius święty, mówiąc, jako ty, co doczesnego do onych wiecznych bogactw przyrównać możesz. Zwątpiwszy o jego zmiękczeniu, rozgniewany sędzia na śmierć go skazał. Prowadziło go na miejsce jego dokonania wszytko miasto, iż prawie nikt w mieście nie został. A powinowaci, obłapiając i płacząc go, prosili, aby im tej zelżywości i sobie takowej haniebnej śmierci nie zadawał. A niektórzy tak mu radzili. Sercem w swego Chrystusa wierz i jego sługą bądź, usty tylo zaprzyś jego, a wolnym być możesz. Bo Pan Bóg nie patrzy na słowa, ale na serce. Lecz on, jako dom na opoce zbudowany, wiatry temi osłabiony być nie mógł. I powinnym, a krewnym mówił. Nie nade mną płaczcie, ale nad sobą i innymi, którzy sobie wieczny ogień piekielny skarbią. Ja nie jednej śmierci, ale tysiąca pragnę, za Pana mego Jezusa Chrystusa. A onym, którzy mu usty się Boga zaprzeć radzili, mówił, jako ten język zaprzeć się może tego, który go stworzył? Sercem wierzyć do usprawiedliwienia, ale usty wyznaciem winien do zbawienia. A już to, prawi, żołnierze gorszy być mają? Pomnię na onego nad pańskim krzyżem, który w onym szaleństwie żydowskim sercem wierzył i usty wyznał Pana swego, mówiąc, zaprawdę to był Syn Boży. Pamiętam na wiarę drugiego, który jednemu słowu Chrystusowemu uwierzył i pochwalenie wiary swojej odniósł. Wiem, jako i drugi setnik, jałmużny i modlitwy czyniąc, anielskiego widzenia i Piotrowej nauki godzien był. Tych ja też uczniem i naśladownikiem być chcę. Jako się ja Boga swego, na którego służbie uchowany jestem, zaprzeć mam.
Słońce by mi nie świeciło i ziemia by mnie pożarła. Nie mylcie się. Trudno Pana Boga oszukać, bo nas z ust naszych sądzi. A nie słyszeliście o straszliwym wyroku Pańskim? Kto się mnie przed ludźmi zaprze, ja się go też przed Ojcem moim w niebie zaprze. Co mi radzicie? Boga się zaprzeć, a żywota tego nędznego przedłużyć, a wieczne sobie potępienie kupić? Wieczne by to szaleństwo było. Ja wam raczej radzę, przy prawdzie stójcie. A jeśli teraz czasowi zgadzacie, na potem prawdy nie tajcie, a matactwa się strzeżcie. Wołajcie, iż Pan nasz Jezus Chrystus w sławie jest u Ojca. Wszyscy umrzemy, ale nie wszyscy męczeńską koronę odniesiemy. Lepiej zatem śmierć męczeńską wiecznego królestwa nabyć, niżli śmiercią przyrodzoną bez pożytku w potępieniu wiecznym umrzeć. Radzi, nie radzi, umrzeć musicie. Lepiej, że to, co być ma z musu, z dobrej wolej na męczeństwie podjąć, a za to zaraz u Boga nieskończoną zapłatę odnieść. By dobrze i te ziemskie rzeczy wieczne były, jednak nigdy za one niebieskie nie stoją. Daleko więcej, gdy są tak odmienne, spuszczać się na nie i dla nich tracić lepsze i wieczne dobro, niewymowne jest głupstwo. To mówiąc, krzyżem się świętym przeżegnał, a z nieodmienną i wesołą twarzą ochotnie szyję pod siekierę ściągnął, tak jakoby ją nie katom, ale aniołom podawał, aby go wnętrze na wysokie niebo podnieśli. Tak skończył święty męczennik. Toćmy dziś święcim. Tej pamiątki żadna stałość nie obali, żadne lata nie zwojują. Jako im więcej w słońce patrzę, tym się więcej jego jasności dziwuję, a ustawicznością się nam nigdy nie uprzykrzy. Tak i pamięć tego świętego im dawniejsza jest i będzie, tym świeższa zawsze w sercach ludzkich zakwitnie. Wiecznej pamięci sprawiedliwy, mówi pismo, zostanie na ziemi, póki trwa ziemia, a w niebie u onego sprawiedliwego i na wyższego sędziego Pana naszego Jezusa Chrystusa, na wieki wieczne, któremu z Ojcem i z Duchem Świętym cześć i rozkazowanie bez końca. Amen. Obrok duchowny. Męczeństwa pragnąć za wyznanie wiary i prawdy Chrystusowej winne się zna serce miłujące, a dobrodziejstwa Boże znające. Ponieważ krwie za Chrystusa wylanie i żywota oddanie jest, wedle słów Pańskich, najwyższe świadectwo miłości. Ale śmiałością nieostrożną i przepomnieniem własnej słabości bezpieczno nie jest w męki się wdawać, nie mając znacznego do tego powołania i wolej Bożej. Bo tak i ona głowa apostolska, Piotr Święty, z ufnością siły swej nadprzejrzenie Pańskie, na śmierć się za Pana swego obiecując, zachwiać się musiał. I innym wiele wyznawcom źle się powiodło, gdy z bezpieczności i nieporządnej śmiałości koronę męczeńską otrzymać chcieli. Bo miasto wyznania i wytrwania Chrystusa się usty w onych ciężkich, a okrutnych mękach zaprzeli. O czym Atanazy Święty w jednym kazaniu swym tak mówi. Święci uciekali i kryli się przed tymi, którzy ich na gardło szukali, nie wiedząc jako ludzie o czasie sobie z przejrzenia Bożego naznaczonym. Przetoż nie szli w ręce nieprzyjaciołom swoim, bo wiedzieli, iż pisano jest, w rękach Bożych są czasy ludzkie. A Pan zabija, Pan ożywia. I woleli przyrodzonej śmierci czekać po pustyniach się kryjąc, jako mówi apostoł, skórami się tyle owczymi i kozimi pokrywać, w niedostatku, w ucisku, po jaskiniach i dziurach ziemnych uchodząc, aż albo czas śmierci ich naznaczony przyszedł, albo Bóg, który tymi czasy władnie, pokazał im wolą swoją. Gdy albo prześladowcę od nich odwracał, albo je w ręce im podawał, tak jako im on najlepiej być rozumiał. To mówi ten święty.
Lecz drugdy, święci ściśnieni Duchem Bożym, dobrowolnie nalezieni, ani przyciśnieni na męczeństwo bierzeli, pewni będąc, iż ich śmiercią Chrystus miał być wielce uczczon i wsławion. Jako ten święty Gordius, pewna rzecz, iż miał objawioną wolą Bożą, jako się z jego cierpliwości i końca pokazało. I było tego trzeba, aby on wielki zjazd na czci bałwochwalskiej zebrany pohańbił, a prawdziwego im Boga ukazał i naukę swą gardłem zapieczętował. Naśladuj, że jako możesz, wierny Boży, a takiej sobie gorącej miłości życz ku Panu swemu, żeby zań i dla Niego krew rozlać mógł, gdyby Cię ten Pan Bóg uczcić raczył. A tymczasem, umartwieniu ciała Twego i swej wolej i namiętności Twoich, męczeństwo sobie zadaj, w którym się Panu Bogu podobać możesz. Po drugie, co się zdrowej nauki z tego kazania Bazyliusza Świętego o tym męczenniku dotyczy, widzisz jako stary apostolski Kościół święta świętych Bożych tak chwalebnie święcił. Po trzecie, stąd się też daje znać, jako żywoty świętych ludziom na kazaniu powiadano, czego się dzisiejszy kaznodzieje niektórzy wstydzą. Widzeni być, a mniemania o swej nauce i rozumie nabywać u ludzi chcemy, miedzy prostymi, wielkimi się teologami stawim, a chleba powszedniego dzieciom uwłóczym. Od mleka nieodsadzonym, mocne potrawy, których strawić nie mogą dając. Czym swego pożytku szukamy, a nie dusz Chrystusową krwią odkupionych. Źle by gościa uczcił, który to przedeń kładzie, co sam rad je, a czego gość jego jeść nie może. Po czwarte. Baczysz też, jako ofiara przenajświętsza, to jest msza, w Kościele Bożym dawna jest. Bo tam Bazyliusz Wielki mówiąc, iż ofiara dla prześladowników kościelnych pogan onych być nie mogła, nie rozumiał o wnętrznych ofiarach, bo takich posług Bogu żaden tyran i czas i miejsce wiernym nie odejmuje, ale zwierzchnej ofierze, to jest o mszej świętej, która bez miejsca czasu i wolności jakiejkolwiek być nie może. To mówił, iż ją złe one czasy odejmowały. Jako też o antychryście opowiada Daniel prorok, i jako dziś na posłańcach jego heretykach widzim, którzy kapłany wygnawszy, kościoły spustoszywszy, ofiarę onę kościelną przenajświętszą zwojowali, czego się Boże pożal. A racz przywrócić nam chwałę służby Twojej, abyśmy się skupiwszy, w jedności i zgodzie chwalili imię święte Twoje, a chlubili się w sławie służby niepokalanej Twojej.